nasz mini Eurotrip. Zaczynamy od magicznego Wrocławia. Wpadliśmy do Wrocławia na kilka godzin dosłownie. Chcieliśmy coś ciekawego zobaczyć. To jest Ostrów Tumski. To jest najstarsza część Wrocławia i pochodzi z IX wieku. Co malujesz, Bia? Głowę z włosami. Największą atrakcją dla nas było szukanie krasnali. Franie znalazła pierwszego krasnala. Wrocławianie to ludzie są z olbrzymią wyobraźnią, fantazją. Tak, bardzo dobrze, bardzo ciekawe te rzeczy. Dobrze, że trochę magii, trochę metafizyki krasnali tutaj w tym mieście. Zobaczymy, co znaleźliśmy. Krasnali jest ponad 800 i przybywa ich z każdym dniem. Mieszkańcy Wrocławia mogą zaprosić krasnala na swoją posesję. Wystarczy go zamówić u lokalnego artysty oraz zgłosić do bazy. Naszym faworytem jest krasnal Gałgan. Wrocław jest magiczny. Zachwyca architekturą i niepowtarzalnym klimatem. Na pewno wrócimy tu jeszcze zimą, żeby zobaczyć słynne wrocławskie wioski świąteczne. Powiedz, gdzie jest ten krasnal? Chodzimy, szukamy. Krasnal tutaj według Google'a, czyli wujka Google'a, jest tam. Idziemy tam. To idziemy. Jesteś zaskoczony, że jest tak mało ludzi? Jestem zaskoczony, że tu jest tak spokojnie, tak cicho, tak mało ludzi, nie tak jak w Warszawie. Spokojnie, bo powiedziałem, że cicho i mało ludzi. Tak, jest cicho i mało ludzi. Wrocław, wow, super, fajnie. Wczoraj w Warszawie było tak dużo ludzi, był taki ukrop, gorąco, prawie 40 stopni, a tutaj chłodek i sami turyści w zasadzie, ale też niedużo tych turystów, tak. Głównie niemieckojęzyczni. Tak, i bardzo ładnie, bardzo czysto, no nie, fajnie. W lewo idziemy do krasnala, który jest jakiś tam ważny krasnal. Ulica Krowia. Nie wiem, ulica jak to, Krowia, Franciszko. Nie wiem jak to... jest nawet krówka przyklejona. Nie wiem jak to skategoryzować, bo jest stare miasto. Przed chwileczką był ten Ostrów Tumski, najstarsza część Wrocławia. Taka z IX wieku, więc bardzo stara część. Ale taka bardzo artystyczna, bardzo zabytkowa. Chodzimy, zwiedzamy, podziwiamy. Wrocławianie to są ludzie z polotem, z wyobraźnią, romantycy na pewno. Tak więc te wszystkie kłódki, krasnale, latarnie gazowe nadal, które są odpalane wieczorem, więc jak ma się szczęście, to można trafić nawet na procedurę taką odpalania latarni. Dziewczyny zwróciły na to uwagę, na każdym kroku rękodzieło. Tak, dużo, fajnie, dobrze, że nie ma tych wszystkich takich sklepów, które są wszędzie globalnych. I co jeszcze? Jak... Na pewno są, ale są poukrywane bardziej, albo w galeriach. Tak, i co jeszcze? Jak w Wiedniu mówią. Tak, Kärntnerstrasse. Tak jak na Kärntnerstrasse, już pokazuję. One coś pchają. Kule. Dziewczyny, piszcie, co macie. Okej, więc tak. Naklejki? Jest mapa i naklejki. I nakleja ale ja nie wiem, murys. Ta. Musimy patrzeć, które są różne. Dajmy. To będziemy przeglądały. Dobra, kilka i jeszcze. Rami nakleja za 6. I
Kolejny punkt przygody to polski Zgorzelec i niemiecki Görlitz. Przeszliśmy, pokonaliśmy granicę, było potwornie ciężko, ale jesteśmy po stronie niemieckiej. Pierwsze co zobaczyłem to reklama Radlera. To nie może być przypadek. Wiem, że to są małe miejscowości, ale ja cały czas mam wrażenie, że tak mało tutaj ludzi jest. Chciałem to samo powiedzieć. I we Wrocławiu, to jest pusto, zobaczcie. Momencik, panoramka. Tam akurat nie pokażę, bo tam coś nie. No ale otwarte są restauracje, więc one tak, żyją, jakoś funkcjonują. Chyba jesteśmy przepełnieni, przesyceni Warszawą, gdzie tak. Każdy centymetr kwadratowy jest wypełniony ludźmi. Prawda. Słucham. A ty powiedz, jakie masz skojarzenia i wspomnienia związane ze Zgorzelcem, z Görlitz? Skojarzenia lata z Radiem, byłem tutaj lat temu 30 prawie. Bardzo mi się to podoba, bo potem byłem tutaj lat temu 4 i nie mi się podobało, bo musiałem was przeprowadzić i tędy właśnie wjeżdżałyście do Austrii, żeby było śmieszniej. Tak, no, ładnie, jest, podoba mi się. A kiedy jechaliśmy do Zgorzelca, to po drodze mijaliśmy Krzyżową. Tak, Krzyżowa to też doświadczenia moje, filmowe. Na studiach przyszliśmy tam dokument z Polacy taką ekipą z Brandenburgii, tak, połączone. Jako student byłem jako ekspert i uczyłem dzieciaków ze szkół, z liceum. Pozdrawiam tutaj Maćka Załuszkiewicza, który pracuje dzisiaj w reżyserce w Wirtualnej Polsce. Wtedy ja go uczyłem, a dzisiaj on pracuje dalej w mediach i jest bardzo dobrym realizatorem. Film później był zaprezentowany w Berlinie. Tak, mieliśmy premierę w Berlinie, byliśmy tam. Ja też byłam. Dokładnie, jako zaproszony gość. Film się udał. No tak, no takie projekty są bardzo fajne, integrują ludzi. Do dzisiaj mam już kontakt z Lotą, Charlotą, która wtedy zajmowała się montażem, zrobiła film o swoich rodzicach i zdobyła na festiwalu, na Berlinale zdobyła nagrodę. Mam dwie osoby, te, które znam, z większością nie ma kontaktu, ale z dwiema, pracują w mediach. Lota jest montażystką i pracuje w takich poważnych przy fabułach. No a Maciek w reżyserce wirtualnej, także też nieźle też. Oczywiście. No mój trud nie poszedł na marne. Rzadko ostatnio nagrywamy, już wam pokazuję dlaczego. To są kulisy naszego nagrywania. Jak coś nagrywamy, to wygląda tak. Koleżanka stroi miny. Dwie koleżanki czekają, aż skończymy. Ładne są, idziemy. Helmut James Graf von Moltke był jednym z przywódców tak zwanego Kręgu Skrzyżowej, czyli niemieckiej antynazistowskiej grupy oporu. Görlitz zachwyca i przeraża jednocześnie. Z jednej strony ciekawa architektura, historia żyjących obok siebie Polaków i Niemców. Z drugiej strony opuszczone budynki, kamienice wymagające renowacji. Paradoksalnie to biedniejsza polska część tego miasta radzi sobie lepiej. Tutaj mamy dużą handlową ulicę, bardzo szeroką. Tramwaje kursują też. I też nikogo nie ma. Görlitz to miasto widmo. Od lat stara się poprzez różne projekty zwiększyć liczbę mieszkańców. Z ciekawości sprawdziliśmy ceny mieszkań. Są rzeczywiście atrakcyjne. Za 300 do 400 euro miesięcznie możecie mieć już 3 pokoje w Görlitz. W Zgorzelcu jest też ciekawy wątek grecki. Na przełomie lat 40. i 50. trafiły tutaj tysiące uchodźców z Grecji. W pewnym momencie było ich tutaj więcej niż Polaków, a Zgorzelec nazywano małymi Atenami. Każdego roku tutaj odbywa się festiwal piosenki greckiej. Apartamenty Nyskie. To jest nasza miejscówka na dzisiaj. Obok mamy pizzerię. Chcieliśmy koniecznie zjeść coś innego niż pizza. Ale nie mogliśmy tutaj znaleźć absolutnie nic. Co z tymi burgerami? Nie ma żadnych burgerów, nic tutaj nie ma. To jest po prostu bieda w tym zgodzie. Jest kaczka jakaś złota, jest jakaś suszarnia. A my dzisiaj znowu pizza. I na wynos. A widok z okna mamy taki. Pokaż tą katedrę, bo to jest fajne. No i ruszamy do Niemiec.
Królewna Śnieżka. Szybka mała ogryweczka naszej miejscówki w Heidelbergu. Walecia. Walecia, czy ci się tutaj podoba? Tak. Oczywiście. Spełnia twoje oczekiwania? Tak. No to dobrze. Są łóżeczka, jest łazienka, jest czysto, dom. Przepraszam. Mieszkamy w pizzerii. My z Blanką śpimy. Jakie piękne kwiatki. Szkoda, że tylko dwa. Szkoda, że sztuczne. Ale taki styl, co zrobić. Podróż wakacyjny, dzień dobry. Dzień dobry z Heidelbergu tym razem. Tu nas jeszcze nie było. Znaczy ja tu już byłem, ale dziewczyn tu jeszcze nie było. A kiedy tu byłeś? W którym roku? Ja w 97. Jesteśmy w mieście Ludwika Hirschfelda. Czy nie sądzisz, że to trochę wygląda jak w Nowym Jorku? Tak, tylko te wejścia, a jak wyglądają wejścia? Chodź, wejścia zobaczymy. W Nowym Jorku są po schodkach. Tak jak u Seksie w Wielkim Mieście. Tutaj tak normalnie, tak, już na parterze. Parter. Ale bardzo fajna uliczka. Kościół śmieszny po prawej. Tak. Mało ludzi i taki tempo raczej wczasowe tutaj jest. Miasteczko akademickie. Tak, miło. Bardzo dobrze się to czuje. Bardzo stare, klimatyczne, które nie zostało zburzone wcale w czasie wojny. Żeby wspomnienia, bo zobaczyłem centrum handlowe z windą na zewnątrz, w którym siedziałem 27 lat temu. Kupiłem sobie tutaj moje pierwsze łyżwo-rolki. I oto centrum handlowe z windą na zewnątrz. Podobno zaraz sprawdzimy, czy tam nadal jest to centrum handlowe. Ale zobaczcie, jakie ceny. Tak, to kosztuje 220 euro. Nawet złote cwerki. Ciekawe. Mamy teraz przyjemność spacerować po Heidelbergu. Spotkaliśmy się z naszą bardzo dobrą znajomą, która oprowadza nas trochę po samym centrum tego miasta i opowiada o swoich studenckich czasach, o tym, co można tutaj zobaczyć, jak piękne jest to miasto. Możemy razem tutaj wszystko poobserwować. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo nam się tutaj podoba. Co chwila zwracamy uwagę na to, że są takie sklepy niesieciówkowe. Co myślicie o takich butach? Wierzycie? Buty w kropeczki albo w paseczki. Paseczki. I paseczki są. Ciekawe, do czego paseczki to służy. Myślicie, że to jest jakieś do noża? Co to jest? Nie mamy pojęcia. A może do... Portfele może. Na tyle? Nie. To na pewno są portfeliki. No to są portfeliki, to prawda. Ludwik Hirschfeld, Polak żydowskiego pochodzenia. Lekarz, immunolog. W Heidelbergu studiował i pracował. To on jest odpowiedzialny za oznaczenie krwi 0, A, AB, B i czynnik RH. Odkrył m.in. przyczynę konfliktu serologicznego. Naukowiec zapisał się w pamięci Serbów, Polaków i Niemców. Razem z żoną
lekarką w czasie I wojny światowej, uratowali w Serbii całą miejscowość przed chorobą zakaźną. No i tak, wieczór nastał. Słońce już zaszło, wieczór był ciepły. Z czego to się tak? Nie wiem. Z pana Tadeusza. Pięknie. A jaki był początek? Litwa ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie, nie wiem, waszego centrum, tylko się dowie, to się stracił. A zakończenie? Kropka. Bardzo ładny był to dzień w Heidelbergu. Podziałać mój pana, który bardzo dobry był to rok, nie zapomnę go nigdy. Heidelberg zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Przepiękne miasteczko, bardzo zadbane. Ludzi nie jest bardzo dużo. Jest tutaj bardzo drogo, podobno bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie. Czyste, przejrzyste, piękne stare miasto. Dużo takiego studenckiego śniegu. Mieszanka kultur, ludzie z całego świata. Tak, jest nowocześnie, nie wiem jak to nazwać. Ale tak, przytulnie. I tak poukładanie, mimo że ten styl się tak mieszają. Nie? Na początku jak wjechaliśmy, to właśnie miało wrażenie, że gdzie jest my jesteśmy? Gorcze. Ni to Włochy, ni to Niemcy, ni to Francja, ni to Wiedeń, ni to Austria. Moje pierwsze wrażenie było takie, że wjeżdżamy do Gdańska i mijamy jakieś falowce. Tak. Heidelbergu za Gdańsk. Naprawdę, jest bardzo jest przepięknie. O tak. Fajny deptak, sklepy na zewnątrz. Centrum handlowe na szczęście sprojektowało. Więc nie ma już centrum handlowego, wszystko jest na zewnątrz. My tak lubimy właśnie wchodzić do każdego sklepu z osobna, a nie wszystkie mieć w jednym klimatyzowanym pomieszczeniu. Klimat miasta ma w sobie coś takiego, takiej metafizyki. Czuję ducha tych ludzi, którzy studiowali, uczyli się takich rzeczy, które potem zmieniały świat. To się tu czuje, na ulicy. Warto zobaczyć, warto przyjechać. Nie jest daleko. Co można jeszcze powiedzieć? Podobno warto zamieszkać też tutaj, tylko że trzeba mieć bardzo dobry zawód, bardzo dobrze zarabiać, bo zdobyć tutaj mieszkanie nie jest łatwe. Tak, ceny nie są też niesamowite. Zjedliśmy obiad 4 osoby za 30 euro. Taki, że do tej pory do klienta, więc nie, naprawdę, no, nie ma co przesadzać, jest naprawdę przyjazne miasto i turystom, i mieszkańcom, myślę, i studentom, bo jest tu chyba około 60 tysięcy w trakcie roku studenckiego. Studia wysokiej jakości, także jeżeli ktoś ogląda nas, jakiś licealista, to przyjedź na studia do Heidelbergu. Następnie Francja, lazurowe wybrzeże. Ja znajdujemy się we Francji, w południowej Francji. Jest bardzo ciepło, jest bardzo miło, miejscowość Saint Raphael, nie ma zbyt wiele osób, mimo że to jest taki sezon wakacyjny, środek sezonu. Typowy taki kurorcik z plażami, z marinami, gdzie można popływać statkiem, gdzie można leżeć na plaży, coś dobrego zjeść francuskiego. Ja lubię, mnie się to podoba. Louis de Funès ma tu swoje muzeum, ponieważ do 60 km jest do Saint-Tropez. Tego słynnego Saint-Tropez, gdzie pracowali żandarmi z tych filmów, które na pewno wszyscy znacie. Więc jest to też takie bardzo dobre miejsce, bardzo dobra baza wypadowa, żeby zobaczyć i Monte Carlo, i Saint-Tropez, i Nice. Jest też do Włoch, blisko do San Remo, Cannes jest po drodze, festiwal w Cannes. I Marsylia. Tak, do Marsylii nie pojedzie. Ale do tych wszystkich innych spróbujemy. Jak ci się podoba we Francji? Asia nie często bywa we Francji, ja z racji zawodowej częściej? Ja tylko w Paryżu byłam, tak naprawdę, kilka razy i to wszystko. No i co? I jak tu? Czy ludzie są mili? Ludzie są mili, chociaż mają konkretny temperament. Na ulicach trzeba bardzo, bardzo uważać. Jechaliśmy autostradą i jeden na drugim samochód, ale mimo to bezpiecznie. Uważnie, tak. To nie było tak, że nie czułem się jak na A4 pod Wrocławiem.
Jest miło. I jest bardzo kolorowo, zupełnie inna roślinność niż u nas. To się czuje, to się widzi. Cykady na cykladach. Właśnie wybieramy łódeczkę, zastanawiamy się, która najlepsza. Tak, takie najbardziej mi się podobają, z których można skoczyć, gdzie u góry jest miejsce na imprezę. Można przygotować drinka, można coś do jedzenia, włączyć muzykę, poopalać się, popływać. Motorówy? Tak. Te są jeszcze stosunkowo małe, bo w Monte Carlo są takiej wielkości dwupiętrowego domu, to już są w ogóle fajne. I co, zrobisz sobie kurs i będziesz sam prowadził? Tak. Jak sobie kupię, to sobie zrobię kurs. I będziemy wypływać na środek i opalać się na środku morza. Nie trzeba też od razu kupować takiej łodzi, żeby sobie popływać. Dokładnie. Na 4 godziny, 380 euro. I taką łódką, o właśnie taką, możecie sobie pośmigać. O, nie, nie taką. Taką, prawda? Nie. Nie? Nie taką? Nie. Taką? Tak. To nie. No to... Gdyby taką, to tak. Dziewczyny, a to co mnie zaskakuje, to że ludzie biegają o godzinie 14. Tak, jest. Upał. 40 stopni w cieniu i no, widać, że lubią jogging. Ale słusznie mówisz, że to są tutejsi, oni tak tego nie odczuwają tej temperatury jak my, więc... To jest tak jak ja na Tajwanie byłem, na Tajwanie leciało ze mnie po prostu, tu jest gorąco i ja się nie pocę. Na Tajwanie byłem mokrą ścierką, a ludzie chodzili w garniturach po ulicy, zapięci pod kołdrę. Pięknie wyglądali. Kwestia przyzwyczajenia. Parkowaliśmy właśnie, godzina parkingu we Fréjus, czyli Fréjus, miałem kiedyś taką koleżankę, Ole Fréjus, pozdrawiam serdecznie. We Fréjus, bo już jesteśmy obok naszego naszej miejscowości, płaci się po południowej stronie za parkowanie. A od 18 przed chwilą przyjeżdżała policja i trąbiła, żeby odjeżdżać, bo od 18 tutaj jest zakaz parkowania i proszę stąd odjeżdżać. Kto zostanie, dostanie mandat. Rzeczywiście jeździli, trąbili, jeździli dwa i robili nino. To bardzo miło z ich strony. Pozdrawiam francuską policję. Po całym gorącym dniu, na szczęście upał trochę zerżał, więc jest tylko 29. Nie narzekamy, bo po to tu przyjechaliśmy, żeby się trochę wygrzać. A w morzu w ciągu dnia ile było? 25. A teraz to myślę, że 26, bo ta woda była dużo cieplejsza. I to są wakacje, 21. Tak. A my sobie spacerujemy. 21, widno, ciepło, deptak żyje. A jak żyje, proszę bardzo. I to jest też powód, dla którego samochody powinny zostać stąd zabrane, bo teraz to jest deptak handlowy. Teraz. Na słynnej promenadzie w Nicei kierujemy się do Muzeum Sztuki Współczesnej. Bierzemy jakieś pamiątkowe rzeczy. Dziewczyny, i w tym przypadku bierzemy koszulki na WF, bo muszą być białe. Dokładnie. No i super. Czy ty chcesz też? Ja to dziękuję bardzo. A ty chcesz też?
Dzień dobry, proszę Państwa. Przepraszamy za to, jak wyglądamy, ale jechaliśmy całą noc. Jesteśmy troszeczkę zmęczeni, ale szczęśliwi. Nadszedł czas podsumowań. Tak wygląda człowiek po ponad tygodniowym urlopie i całonocnej jeździe. No więc tak, nasza francuska przygoda. Nasz francuski urlop dobiegł końca nie gdzie indziej, jak w Wiedniu. Nie planowaliśmy tego, ale ciągnie wilka do lasu. Tak, zaczęło się we Wrocławiu, później był Zgorzelec, później był Heidelberg, później było Lazurowe Wybrzeże i przejechaliśmy przez Włochy, jesteśmy w Wiedniu. Tak, jutro Warszawa, było gorąco. Tak, w sumie 10 dni, było gorąco, ale przyjemnie. Przyjemnie, tam, bezpiecznie. Gdzie byliśmy we Francji, było, te upały były takie do 40 stopni, woda około 30 stopni, rewelacyjna. 28 wczoraj, no bomba. Nie było tłumów. Baliśmy się. W tym roku bardzo popularnym kierunkiem jest Grecja, natomiast Lazurowe Wybrzeże nie jest tak popularne i to był strzał w dziesiątkę. Baliśmy się, ponieważ jest olimpiada. Wszyscy zapowiadali, że będzie pełno ludzi. Nie było nic, była całkiem pusta, wybrzeże było znośne, było zawsze miejsce na plaży. Było bezpiecznie, było miło, był bazarek, były zakupy, było dobre jedzenie, dużo słońca. Odpoczęłaś? Odpoczęłam. No i o to chodzi. Nauczyliśmy się w morzu. Tak, do tej pory czuję sól na skórze. A co było ważne, żeby zabrać ze sobą? Ten alkomat powiedział, że trzeba zabrać tak. We Francji. No, przeczytałem o tym, nikt tego nie sprawdzał, nie widzieliśmy ani jednej kontroli policji. Tak samo we Włoszech, to całą noc pokonywaliśmy autostradą włoską, ponieważ jest teraz antycyklon, 42 stopnie. Dlatego jechaliśmy nocą, daliśmy radę. Nie jest to łatwe, ale polecam, jeżeli nie chcecie tłuć się w upały z Francji do Austrii lub Szwajcarii, to Włochy nocą naprawdę niebezpieczne i dobrze wszystko oznaczone, trochę remontów, jechało się dobrze. Coś do opalania, coś jakiś pantenol, żeby później się orzeźwić, dużo wody. Zregenerować. Dużo wody trzeba pić. Wykupiliśmy ubezpieczenie dodatkowe też. Tak, dla nas i do samochodu specjalne, takie do holowania. I gdyby się coś stało, nigdy nie wiadomo. Wiadomo. Wiadomo, tak. A jeszcze mam takie pytanie. Taka objazdówka w porządku, można odpocząć? Tak, można odpocząć, jeżeli sobie nie zabierzecie za dużo, nie nałożycie na głowę, tylko jest to dobrze rozplanowane. My planowaliśmy w ostatniej chwili, wyszło bardzo fajnie, wyszło ciekawie. Dziewczyny są zadowolone, dużo zobaczyliśmy, dużo odpoczęliśmy, więc tak jak lubimy. Nie każdy tak lubi, my lubimy właśnie w ten sposób odpoczywać.